Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Gospodarze, organizatorzy wesela straciliby w tym środowisku, w tej wiosce twarz, gdyby zabrakło wina. Kiedy chcemy zaprezentować to, co mamy najlepszego, zaczynamy od tego, co zrobi największe wrażenie. Dotyczy to także trunków. Ten tekst doczekał się bardzo wielu interpretacji, bardzo wielu komentarzy. Jezus czyni znak. Znak czego? Znak swojej chwały mesjańskiej, swojej godności i tego, że nastają mesjańskie czasy. A wszystko koresponduje właśnie z weselem, czyli z miejscem wielkiej radości, ucztowania i z winem. Wino rozwesela serca. Wino jest bardzo potrzebnym trunkiem podczas wesela. Ale jeszcze wino pełni bardzo istotną funkcję religijną, symboliczną. Żydzi wyobrażali sobie, że w czasach mesjańskich nigdy, absolutnie nigdy nie zabraknie im właśnie wina, czyli napoju mesjańskiego. Czyli Jezus, pomnażając z wody wino, czyni znak, że nastały czasy mesjańskie, bo wina jest w bród i to najprzedniejszego, prawda? Kana Galilejska znajduje się, w zależności od tego, gdzie się ją zinterpretuje, zidentyfikuje, albo 6, albo 12 kilometrów od Nazaretu, gdzie zamieszkiwała święta rodzina. Na tyle blisko, że ci, którzy organizowali wesele w Kanie Galilejskiej, mogli znać Maryję i Jezusa i całą ich rodzinę i dlatego zaprosić ich na wesele. Wesela w tym czasie i w ogóle w starożytności na tym terenie odbywają się bardzo hucznie i zaprasza się na to wesele wszystkich sąsiadów, nie tylko rodziny, ale też i dalszych kuzynów, a te rodziny były w starożytności bardzo duże. I też bywało tak, że ci, którzy byli najbliższymi sąsiadami czy też rodziną, pomagali w przygotowaniu tego wesela. Wbrew powtarzanej czasem opinii, wino nie było napojem codziennym w Palestynie, która była miejscem produkcji wina, ale w związku z tym, że był to bardzo wartościowy przedmiot wymiany handlowej, znaczną część eksportowano. Natomiast służyło ono do podkreślenia uroczystego charakteru chwili. Brak wina w takiej sytuacji niszczył sam sens uroczystości. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Jeśli chodzi o te dzbany, o te stągwie kamienne, to tutaj liczne studia były prowadzone na ten temat. Tekst mówi o tym, że były to dzbany przeznaczone do rytualnych oczyszczeń. A zatem musiały to być spore dzbany z wodą, która była przelewana do basenu, do rytualnych oczyszczeń. Na takim poziomie dosłownym możemy się zastanawiać zatem, ile Pan Jezus przemienił wody w wino. Skoro było tych stągwi 6, a te stągwie miały wypełniać basen, no to mamy takie, powiedzmy, 6 basenów wina. Na poziomie ponaddosłownym możemy sobie zadać pytanie, co to znaczy. Jezus nie zamienia jakiejkolwiek wody w wino, tylko bardzo charakterystyczną wodę w wino. To nie była woda przeznaczona do picia. Ona była tam zgromadzona do rytualnych obmyć. I proszę zauważyć, że proklamując czasy mesjańskie, Jezus pokazuje również, iż ta woda już odtąd nie będzie w ogóle potrzebna. A stągwi było 6. Tyle, ile na przykład dni pracy w tygodniu. Ponieważ 6 symbolizuje niedoskonałość, mozu, trud. I ewokuje 7 jako dzień radości, dzień dobrego zakończenia, dzień szabatu. I w tym wypadku 7 stągwią jest sam Jezus. Jako źródło żywej wody, jako ten, w którym można się obmyć, a jednocześnie Mesjasz, czyli źródło prawdziwego Bożego wina. To nie jest cud wina, to jest cud wody. Jezus nic nie mówi o winie. On mówi: napełnijcie stągwie wodą.
mają problem, że wina nie ma. On im zwraca uwagę, że tam, gdzie powinni myć ręce, tam, gdzie powinni dbać o czystość, nie ma wody. Gdzie indziej jest problem. Jak się to naprawiło, to się naprawiła reszta. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Jezus dokonuje pierwszego cudu nie przed powołaniem pierwszych uczniów, ale dopiero po powołaniu pierwszych uczniów. Czyli nie liczy na to, że ktoś pójdzie za nim dlatego, że dokonuje wyjątkowych rzeczy, ale jakby przez ten cud utwierdza także tych, którzy już poszli za nim. Nie liczy zatem na tych, którzy będą szli za nim tylko dlatego, że dokonywał cudów. Powie im, że idziecie za mną, bo nakarmiłem was, jedliście chleb do sytości, a nie dlatego, żeście we mnie uwierzyli. Ale jakby dokonuje tego cudu już po powołaniu uczniów i wobec tych uczniów, bo o tym cudzie dowiedzieli się pewnie tylko ci biesiadnicy, albo nawet i nie. Jeżeli przyjmiemy wino za element czasów mesjańskich, to sygnał, że nie tylko z nieba musi wyjść inicjatywa, że także w religijności współczesnych Jezusowi jest coś do naprawienia. Człowiek musi coś zmienić w sobie, żeby Bóg mógł realizować swoje dzieło zbawcze. Powiązanie tych dwóch elementów. Mesjanizm tak, ale z drugiej strony także większe zaangażowanie w życie religijne. Mamy więc w tym opowiadaniu niezwykłe nagromadzenie pięknych symboli, które pomagają zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje wraz z wystąpieniem Jezusa i proklamacją Bożego Królestwa. To jest tekst, który można by też spróbować w ten sposób go czytać i zrozumieć, pokazuje skutki wejścia Boga w ludzką historię, czyli wcielenia Jezusa. Przemija stary czas, nastaje nowy czas, czas wina, czas radości. To nie idzie o materialne używanie wina, tylko o czas prawdziwej radości. Czas mesjański, w którym sam Bóg jest człowiekiem i teraz ten obraz przez chrześcijan zostaje uwieczniony w postaci oczekiwania, że pełnia Bożego Królestwa będzie wiecznym weselem. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Spośród bardzo wielu prób artystycznych interpretacji tego tematu chcę się zatrzymać nad jedną, a mianowicie nad maleńką kwaterą wielkiego ołtarza, ołtarza głównego katedry sieneńskiej, namalowanego w latach 1308-11 przez Duccia di Buoninsegna. Duccio zaprasza nas na weselną ucztę, można powiedzieć wraz z nim zasiadanie za stołem, suto zastawionym, ale właściwie uwaga wszystkich kieruje się na Jezusa i Maryję. Spoglądają na siebie bez słów. Maryja zdaje się wypowiadać te słowa zapisane u Jana: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ta linia wzroku między Jezusem i Maryją jest tutaj główną osią ideową tego obrazu. Interpretacja Duccia jest niesłychanie delikatna i subtelna. Możemy najpierw sycić oko wspaniałością uczty, a dopiero później zauważyć to, co w tym obrazie jest naprawdę najważniejsze.